Koniec. Goście, ludzie, ludziska. Dobra ludzie, właśnie wróciłem do domu, by specjalnie nagrać moją opinię i analizę co do walki Jona Jonesa z Danielem Cormierem. Wiem, miał być live z UFC 214, ale miałem wyjście. A wiecie, są wakacje, więc obejrzałem to wszystko u znajomych. Wakacje to wakacje. Najpierw przejdę do analizy, następnie opinii. W pierwszej rundzie Jones świetnie kontrował dystans, jak to było w pierwszej walce. Nieustannie kopiąc wewnętrzną stroną prawej stopy kolano Cormiera, gdy tylko chciał się zbliżyć. Pomagał też przy tym ogromny zasięg Johna. Cormier, gdy tylko skracał dystans, starał się podciąć byłego mistrza pod bródkowymi. Nawet mu szczęka od nich wypadała. Przez 4 minuty John kontrolował pojedynek, aż w końcu dostał serię ciosów, jednak nie zmieniło to mojej opinii i nadal stawiałem na wygraną Jonesa w tej rundzie. Na drugie starcie Daniel szedł bardziej ofensywnie, częściej starał się skracać dystans, co przyczyniło się do oddania dwóch pięknych serii, po których John musiał uciekać z tarapatów. Sposób kopnięć na kolano coraz mniej działał. W rundzie mało co się działo. Obaj próbowali coraz częściej dojść do siebie, jednak tymi seriami to Cormier wygrał rundę. W trzeciej rundzie Jones często uciekał, próbując uderzać z kontry. Któraś z kopnięć pięknie trafiła w głowę Cormiera. Po tym trafieniu już wtedy wiedziałem, że będzie to koniec. Aż dosłownie wyciągnąłem telefon i zacząłem to nagrywać. Spójrzcie. Co mogę powiedzieć o walce? Największy talent wrócił. Wszystko, co miało zostać rozwiązane z Danielem Cormierem, zostało rozwiązane. Także prawdziwy mistrz wrócił i mam nadzieję, że pobroni pasa przez następne 5 lat, żeby nie było nudno i potem ktoś inny. Teraz tylko czekać, żeby UFC nie ogłosiło dopingu ze strony Jonesa. Trzymam za to kciuki. Jones z pasem, Cormier w płaczącym ramieniu swojego coacha. To jest to, co chciałem zobaczyć już od dawna. Oczywiście mam do niego wielki szacunek i nalegam, by nie poddawał się i wrócił do tego sportu, bo jednak dobrze chował ten pas, ale jak to mówi Jones, Cormier jest mistrzem, lecz trafił na złą erę, erę Jona Jonesa. Po wypowiedzi nowego mistrza można stwierdzić, że Brock Lesnar został wyzwany do pojedynku. Czyżby? Dobra, wypowiadajcie się, co o tym sądzicie w komentarzu. Ja proponuję zasubskrybować i zostawić like. A jeżeli chcecie więcej informacji ze świata MMA, zapraszam na stronę MMA Myślnik, bądź na bieżąco. Cześć!